Siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj będziemy robić unboxing portfela SafePal. Pokażę wam jak to wygląda od środka, czego możecie się spodziewać. Nie robiłem żadnych testów, więc nie wiem jeszcze konkretnie jak on działa, ale zajrzymy do środka, pokażę wam jak wygląda aplikacja, co jest w środku i jakie funkcje ma. Także intro. Money, Troje mi się upaćkało to pudełko, bo woskowałem sobie brodę przed. I no, no tak wyszło. Nie otwierałem go jeszcze, w ogóle. Tutaj jest siemanko. <noise> Co tu mamy jeszcze w pudełku? Mamy kabelek. Tu jest pewnie instrukcja. Tak jest, mamy kartkę do sidów. Uuu, nawet mamy trzy kartki do zapisania sidów. Fajnie. Instrukcja. I naklejki. Tak to wygląda. Tutaj nawet mamy kamerę pewnie do szczytywania kodów QR. Jest. No, raczej English mi się wydaje. Dobra, to tego w ogóle może wam nie będę pokazywał póki co. Ale no tak pokrótce. Tak o, pokrótce wam później opowiem. Także zaraz wracamy. OK, mamy już ten nasz wallet sperowany. Generalnie jak wygląda to sperowanie? Po włączeniu pojawi nam się tutaj QR kod, który musimy zeskanować na naszej aplikacji SavePal. I później musimy wpisać kod, który tutaj nam się wyświetli, i później jeszcze raz zeskanować naszym telefonem kod, który się wyświetli tutaj, i wtedy to się wszystko speruje. Ja musiałem to zrobić dwa razy, bo coś tam nie, nie czytało. Także bądźcie cierpliwi. I tutaj mamy tak, mamy do skanowania, jeśli byśmy chcieli na przykład wysłać coś. Tutaj jest taka mała kamera. Dalej jest upaćkany ten wallet, no ale tak to wygląda, właśnie, że jest taki lusterkowaty. I tutaj mamy assets. Wallet na ten moment jest pusty, także i tak większość się ustawia na aplikacji, także to wam pokażę później. I tutaj możemy sobie sprawdzić historię, albo możemy wysłać nasze, nasze tokeny na ten właśnie wallet. Jak weźmiemy ten Receive. To musimy wpisać nasz pin. PIN trzeba ustawić, żeby miał przynajmniej 6 cyfr. Od 6 do 10 cyfr. Moment, teraz wpiszę sobie ten swój pin. O, i po wpisaniu pin'u pokazuje nam się nasz QR kod razem z adresem i tutaj właśnie możemy wysłać nasze BNB. Dobra, to by było na tyle. Ładujemy go przez mini USB. No, taki lekko plastikowy, jak się, jak się go wyłączy, no, to tutaj nic nie trzeszczy, ale no, myślę, że jest ok. Wykonanie. Dobra, wskakujemy teraz do aplikacji. Ok, jesteśmy teraz na aplikacji SafePal. Tak jak widać, ja tu mam hardware wallet, który jest właśnie połączony z tą aplikacją, i do tego mam jeszcze aplikację z Binance która jest autoryzowana właśnie przez wallet potrzeba po prostu zeskanować e, QR kod na aplikacji tym walletem a później na wallecie wyświetli się kolejny kod który skanujemy telefonem i wtedy mamy właśnie autoryzowany login i co jest fajne można w ogóle tradować tym co mamy na naszym wolecie. i tutaj tak mamy listę naszych coinów które są ja tu oczywiście wallet jest jeszcze pusty Mamy również NFT, NFT na dwóch chainach i tutaj możemy sobie dodawać nowe tokeny do naszego, do naszego walletu. Mamy Add Custom, czyli nawet jak tutaj nie ma jakichś walletów, to możemy sobie dodawać kolejne, jeśli mamy jakieś tokeny typu SHIT, SHIT tokeny tak zwane, to możemy je sobie tutaj również je wkleić. Dalej mamy wykresy, znaczy CoinMarketCap cały, możemy tutaj sobie dodawać ulubione. Mamy również DeFi, którego jeszcze nie ma. I co jest fajne, mamy DAPsy, czyli dla wszystkich posiadaczy iPhone'ów, którym wyłączyli w tym momencie DAPsy, możecie sobie zakupić takiego safe pala za 39 euro. I tutaj macie wszystkie DAPsy. Mamy pancake'a, włączamy sobie. Save pal. No jesteśmy połączeni. I tak samo inne, na przykład One inch Wszystko działa. Znaczy jeszcze nie robiłem tu jakichś transakcji, ale przynajmniej się łączy. Mamy oczywiście z Ethereum, mamy DAPsy tak samo, mamy NFT, mamy Rarable, mamy OpenSea, CryptoKitties. I tutaj jest też fajne, bo mamy narzędzia, czyli mamy CoinMarketCap, Koingeko, mamy wszystkie skanery do blockchainów, mamy Certica na przykład, i tak dalej. Tron też tutaj się zadomowił w ogóle, i tutaj, jak przejdziemy w następną zakładkę, to mamy swapy, a poza tym mamy Exchange, czyli mamy Binance, a to jest właśnie tam, gdzie Wam pokazywałem, że trzeba się zautoryzować. Zakładają nam nowe konto, które łączą właśnie z portfelem, i to, co mamy na portfelu, możemy sobie tutaj później tym obracać, sprzedawać, wymieniać i tak dalej. Oczywiście to konto nie jest weryfikowane, czyli tam mamy limity do 2 bitcoinów. Normalnie wszystko wygląda tak samo jak na aplikacji Binance. I tutaj ostatnie to są ustawienia, możemy sobie zmieniać język. Currency, czyli walutę. Tutaj są DAPsy. Możemy zmienić wygląd, jasny, ciemny. Książka adresowa, możemy sobie dodać kolory i tak dalej. Także całkiem spoko opcja. Wydaje mi się, że to będzie fajny wallet. Szczególnie, że oni dodają tutaj cały czas nowe rzeczy. Ciekawi mnie bardzo to DeFi. Tam w ustawieniach security jeszcze była opcja, żeby zmienić sobie ten pin, wrzucić sobie jeszcze jakieś dodatkowe hasło, albo mieć na przycisk palca, nie? No ale 49 jednak dolarów kosztuje. Nie wiem, ja płaciłem w euro 39, może coś tutaj się zmieniło, ale tak to wygląda. Myślę, że będzie spoko. Fajny zamiennik, przynajmniej na Ledgera. Trochę tańszy i trochę więcej opcji. Także zobaczymy, co z tego będzie. Może później Wam zrobię jakiś update, jeśli chodzi o użytkowanie w ogóle tego portfela. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz. Zasięgów! Za, za, za money makes money. Pozdro.